Moi drodzy, nawet nie wiecie, jak wreszcie cieszę się, że mogę to powiedzieć. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Slime Rancher 2. Z gry, na którą czekałem od kiedy pojawiła się informacja, że dwójka ma wyjść. W pierwszą część na moim kanale grałem, także jestem mega podekscytowany. No i słuchajcie, jeżeli pod tym filmem będzie ponad 600 pozytywnych ocen, to ja jutro wrzucę z tej gry dwa odcinki. A kto wie, jeżeli seria wam się bardzo spodoba, to w niedzielę być może również wrzucę dwa odcinki. Wtedy byłoby 5 odcinków w naprawdę krótkim czasie. Dajcie znać po obejrzeniu tego filmu, co sądzicie o tej grze. Z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę, no i słuchajcie, my zaczynamy. Jest to wersja alfa, klikam sobie tutaj New Game. Ten pierwszy save, jaki stworzyłem, to tylko i wyłącznie tak poglądowo. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi w tej grze, spokojnie, zaraz wszystkiego się dowiesz. Ustawmy sobie może, nie wiem, takie logo naszej rozgrywki. Gra jest w wersji alfa albo beta, oznacza to, że jest kiepsko zoptymalizowana i niestety to widać. Gra jest bardzo kiepsko zoptymalizowana, czasami spada mi z 60 fpsów. Mam najniższe ustawienia graficzne, mam nadzieję, że obejdzie się bez większych problemów. Fabuła jest taka. Po długim dniu slime ranchingu, czyli opiekowania się slimami, nasza bohaterka cieszyła się szklanką soku z marchwi i zobaczyła, że przy zachodzącym słońcu na morzu slajmowym pojawiła się łódź z tajemniczym liścikiem, coś takiego. I w tym liściku jest napisane, że udało nam się jakby w pierwszej części wyeksplorować jedno z ranch, ale jest ich dużo więcej, że jest dużo więcej terenów do eksploracji. Słuchajcie, wiem, że na razie są mega lagi, po opowiedzeniu tej historii one powinny przejść. No i nasza bohaterka bardzo się tym podekscytowała i ruszyła na nową przygodę. Na nowej wyspie znalazła rancho, które zresztą... O, i teraz mam 60 fpsów. Znalazła rancho gotowe do rozpoczęcia naszej przygody z farmieniem z grą. I słuchajcie, to w skrócie tyle. Nowa przygoda się rozpoczyna. I my odkrywamy nowy Rainbow Island, czyli tęczową wyspę. Zobaczymy, co tam ciekawego na nas czeka. Generalnie gierka się w tym momencie rozpoczyna. Dostajemy tutorial. Okej, widzę, że nie mam lagów, więc jest bardzo dobrze. Bo przed chwilą, jak dla was nagrywałem, to było naprawdę tragicznie. Bo już raz próbowałem nagrywać. No i co? Let's moving. Mamy SW, AD. Okej, czyli poruszanie się lewo, prawo. To, co widzicie w naszej ręce, to jest ogólnie nasz, nazwijmy to sobie, odkurzacz. I nie będziemy mogli wchłaniać slajmy, ale to za moment. Hop to it, czyli możemy skakać albo strzałką do góry, albo spacją. Tym możemy wsysać i zobaczcie, jak to działa. Podchodzimy do slajma i możemy go zassać. W tym momencie, klikając przycisk F1, możemy otworzyć coś takiego jak Slimepedię. I tutaj mamy, co ten slime je. Jaki jest jego diet, on akurat je wszystko, nie ma żadnego ulubionego pożywienia. Ogólnie slajmów jest, jak widzicie, bardzo dużo i ta gra będzie... Ja się tak jaram, słuchajcie, ja mam tylko... O, mamy też... Fajnie. Mamy tu informację o wszystkim, co możemy zdobyć. No i teraz tak, w momencie, w którym zebraliśmy slajma, mamy tutaj takie zagrody, tak jak widzicie, możemy go wrzucić do tej zagrody. W tym momencie mamy złapanego slajma. Złapmy sobie może wszystkie, jakie tutaj chodzą. Okej, on sobie skacze. I ogólnie tak, te pink slimy... O, zebraliśmy jakoś kurczaka. A to też ciekawa sprawa. Ogólnie tak, te pink slimy nie są jakoś specjalnie wymagające. To znaczy, taka zagroda im w zupełności wystarczy. Natomiast do niektórych slimów trzeba kupić na przykład wyższe ściany. Trzeba kupić siatkę od góry, trzeba kupić solar shield, bo niektóre na przykład w słońcu... O, mamy tutaj też do odblokowania kilka rzeczy. Ale jak te rzeczy odblokować? Jestem bardzo ciekaw, naprawdę jestem tak zajarany tą gierką. Słuchajcie, ja dopiero w ogóle co wróciłem z wyjazdu, jestem po 15-godzinnej drodze. Dłużej, o 7 rano wyjechałem, wróciłem około 22, więc no. Lekko nie ma, zobaczcie, tutaj jest mnóstwo miejsc na farmy. Na środku mam jakieś drzewo. O, tutaj możemy sprzedawać plorty, ponieważ te kamyczki ze slajmów, które wypadają ze slajmów, nazywane są plortami. Okej, część tych slajmów kojarzę z pierwszej części, ale ciekawe, czy będzie ta ściana cała zapełniona. Mam nadzieję, mam naprawdę nadzieję. Czy mamy mapę? Mamy mapę. Mogę przycisnąć M i tutaj widzę, mamy mapkę. To jest nasza farma. Okej, a co jest na przykład... Okej, tu nic nie możemy wchłonąć. Ogólnie to tak.
W tym momencie ja mogę sobie nakarmić któregoś z tych slajmów. Zobaczcie, jak to działa. Tym kurczakiem. Chociaż czy one są... Może nie są głodne. Dobra, nie będziemy karmili tym kurczakiem. Nie mam Wi-Fi. To unlucky. System offline. Pewnie musimy go jakoś włączyć. Okej. Na razie coś, czym warto się zająć, to jest zbieranie tych pink slime'ów. Nie może być ich też za dużo w jednej zagrodzie, bo to potem one mogą wskakiwać na siebie i tym samym uciekać. Okej, tu pewnie mam zablokowane przejście i to przejście mogę kupić, ale kosztuje aż 1800, więc na razie absolutnie nie ma mowy, że jestem w stanie ten biom kupić. I to jest to przejście tu. Okej, zobaczmy tam. Tu prawdopodobnie będzie kolejne miejsce, które mogę odblokować. 1800 i to się nazywa... Okej, the archway, tak? Jakoś tak to się chyba... jakoś tak chyba można by to było przeczytać. Tego również na ten moment kupić nie mogę. Tutaj mamy... Okej, mamy jakiś mościk. Prawdopodobnie w tym miejscu również będzie coś, czego jeszcze kupić nie mogę. Grota. 1800 również. No więc naszym pierwszym celem prawdopodobnie będzie uzbieranie tego 1800 golda. Na początku 4 slajmy, bardzo fajnie. Będziemy mogli zebrać ich, dla nich jedzenie. Będziemy mogli, dzięki temu one będą wypluwały nam kryształy, które my będziemy mogli sprzedawać i z których my będziemy zarabiali pieniążki. Generalnie jest coś takiego jak autofeeder, to jest mega fajne, kosztuje 500 golda. Wrzucamy tam po prostu jedzenie, które te slajmy jedzą i on automatycznie je wypluwa co jakiś czas. Dzięki temu nie musimy się martwić. Ogólnie to jest bardzo fajna gra, w sensie tutaj jest dużo systemów takiego automatyzowania progresu, nie wiem jak to inaczej nazwać. Ale ja bym się przeszedł, jejku, piękna jest ta gra, ja wiem... Nie mogę, naprawdę. Jaram się fest. Naprawdę. Chyba i tak zrobię te dwa odcinki jutro, bo... Rainbow Fields się pojawił napis. Okej, shifting colors, czyli co, zmieniające się kolory jak we śnie. Zanikające... Just as quickly, tak samo szybko? Nie wiem. Okej, mamy carrot. Mamy od razu, jaki to jest foodie type, że to jest veggie. Czyli po prostu, jeżeli ktoś je warzywka, tak? Tak jak widzicie, type, tutaj macie type jedzenia i o fajnie, macie od razu, jeżeli jakiś slime, jakiegoś slime'a byłoby to ulubione jedzenie, to macie od razu tu informację, bo ogólnie działa to w ten sposób, że jeżeli nakarmicie slime'a jego ulubionym jedzeniem, to on zamiast jednego kryształka wypluje wam dwa. Czy ja mogę tu wleźć? Później będziemy mieli prawdopodobnie jetpack i wtedy będę mógł tu wejść. Okej. To jest zejście na naszą farmę. Nic ciekawego tu nie ma. Taste food required. Co? Tasty food. Okej, dobra, rozumiem. Chodzi po prostu o to, że zebraliśmy dużo... Okej, gra nam podpowiada, że zebraliśmy marchewki, które... te slajmy, które mamy na farmie, mogą zjeść. Więc możemy je im dać. To jest mega, mega spoko sprawa. Gdzie one tylko są? Okej. I teraz zobaczcie, co się stanie. Ale moglibyśmy je również zasadzić, te marchewki. Tylko że żeby je zasadzić, musimy kupić odpowiednio tutaj akurat garden. O, 250. Ej, mógłbym to zrobić w sumie. I patrzcie, widzicie, wypadają kryształki. Zbieramy te kryształki. Proszę bardzo, mamy 3 kryształki. You acquired a slime plort. No tak jak mówiłem, pojawia się, że zebraliśmy plorty i możemy je sprzedać na markecie. Za każdy dostajemy 8 golda, tak jak widzicie tutaj. Market działa w ten sposób, że im więcej czegoś sprzedajecie, tym tańsze to jest. Więc... jakby w sumie jak w prawdziwym życiu, mi się wydaje. Chociaż niekoniecznie, bo w prawdziwym życiu im większy... No w sumie tak. Im większe jest zapotrzebowanie na coś, tym większa jest konkurencja, tym często są niższe ceny, pod warunkiem, że jest to łatwo dostępny produkt, tak? Okej, mamy trochę marchwi. Tak mówię, wydaje mi się, że dobrze by było posadzić sobie te marchewki, żebym nie musiał po prostu tak latać. Jeśli chodzi o rzeczy, to one się... O! Pogofruty! Znam też te jedzonka z pierwszej części gry. Tak mówię, w pierwszą część grałem. A co my tu mamy? Co to? Nic z tym nie mogę zrobić. O, miałem leciutką ścinkę. Tam mamy X-a. Zastanawiam się, jak odkryć mapę tego terytorium. Pamiętam, że zawsze było... Okej, schodzimy sobie na dół. Tu jest czaszka, więc ogólnie mogą być slajmy, które są przeciwko nam i z nim można sobie radzić, strzelając do nich wodą. Tylko, że trzeba mieć w swoim działku...
Zbiornik wodny, a ja na razie go nie mam. Zbiornik wodny, uuu. Okej. Zbieramy szybko te króliki, dobra. Co się tu dzieje? Ten slime, który tu widzicie, nie będę mógł go zebrać. Po pierwsze dlatego, że już mam maksimum rzeczy, jakie mogę zebrać, ale to nie o to chodzi. Po drugie, cotton slime, okej, nie kojarzę go w sumie. Po drugie, to co się tu dzieje, to jest wynik, jak ten króliczy slime, czyli cotton slime, zje plorta, czyli ten kryształ tego różowego slime'a, to robi się taka fuzja, coś takiego. I to generalnie łączenie slime'ów to jest jedna z rzeczy w tej grze, które oczywiście warto robić. Hello. Ety activate, okej. Okay. A setting GG lock. Okej, okay. W sumie to jest po prostu jakiś dron, którego my aktywowaliśmy i wysyłamy go w teren, żeby poznać, że wszystko tu jest jakby okej okay i że możemy tu pracować. Takiego słowa użyła nasza bohaterka. Nic w sumie jakiegoś specjalnie istotnego. Okej, okay, z tego wylatują slajmiki. Zebrałbym jeszcze ich trochę. Jestem bardzo ciekaw, jaka jest dieta tych cotton slime'ów. Co one najlepszego jedzą? Bo to może mi się przydać ta informacja. Okej. Okay. Favorite, jakaś kulka wodna. Oj, widzicie, one mają favorite, ale one jedzą tylko i wyłącznie warzywa. Natomiast pink slime'y są w stanie jeść jeszcze mięso. Niestety, nie są w stanie jeść tych chikadu, chociaż to prawdopodobnie też jest mięso, bo z tego co pamiętam w Slime Rancherze, młode, młode kurczaki, czy coś takiego, nie mogły być pożywieniem. Coś takiego. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, mam nadzieję, że tak. Okej, gdzie bym chciał sobie zrobić farmy? To jest dobre pytanie. Tu mogłyby być slajmiki. Farmy mogłyby być tu, nie? Na przykład dwie farmy. I tak, potem to pewnie będę zmieniał. Kupmy sobie ogród. Okej, sure. I w tym momencie ja ustalam, co chcę tu zasadzić. Niech to będzie pogo fruit, więc klikam cyk i growing i tu będzie rosło pogo fruit. Oczywiście nie będę mógł od razu go zebrać, no bo to w ten sposób nie działa, oczywiście. Dobra, nakarmy w takim razie nasze różowe slajmy tym, co mam. Mógłbym jeszcze trochę tych różowych slajmów zebrać. Ogólnie tak, właśnie, mieszanie slajmów to jest jedna z rzeczy, którą można w tej grze robić i to jest całkiem fajne, bo jeżeli zmieszam slajmy, to w tym momencie, jeżeli na przykład tu byłby cotton slime zmieszany z tym różowym slajmem i ja bym go nakarmił, to dostałbym dwa kryształki zamiast jednego, więc mieszanie slajmów jest jak najbardziej fajną sprawą, bo dostałbym kryształki, które wypadają z cotton slime'a oraz z pink slime'a, więc miałbym jakby i to, i to. Dobra, sprzedajmy sobie w tym momencie... A co my tu mamy? Okej, okay, to jest jakaś ogólna info. Ja jestem bardzo ciekaw, gdzie ja mogę ulepszyć swoją postać. Ety active. Okej, okay, możemy spać do nocy. Okej, to jest, bo widzę, że zapada zmrok powoli. To są rzeczy, które ja mniej więcej kojarzę. Chyba, żeby ulepszyć samą moją postać, to ja musiałbym mieć dostęp do... Mam dostęp. O, może jakiś questik. Hello. Okej, okay, czy mnie słyszysz? Test, coś takiego. Prawdopodobnie zagubiłaś się na morzu. Jakby zabrana przez tajemniczą łódź. Okej, nieważne, po prostu zapomniałem włączyć nagrywanie. Dobrze cię widzieć ponownie. Bardzo za tobą tęskniłem, mój drogi przyjacielu, moja droga przyjaciółko. I no, jestem podekscytowany, że mogę wziąć udział w nowej przygodzie. Okej, ostatniej nocy otrzymałem wiadomość od pewnego rodzaju programu sztucznej inteligencji. Został napisany kodem, którego nie rozumiem, ale jestem w procesie analizowania go. Okej, ale jestem pewien, że ta wiadomość pochodzi z miejsca, gdzie aktualnie jesteś, czyli z Rainbow Island, czyli z tej tęczowej wyspy, gdzie jesteśmy. Więc dla przypomnienia... Albo podsumowując, coś takiego. Tajemnicza łódź zabrała cię na tajemniczą wyspę i otrzymałem tajemniczy kod. Z tajemniczej wyspy. Okej, okay, it seems... I że to jest całkiem dziwne. Coś w tym stylu. Okej, okay, i dał nam coś takiego jak home portal. We'll be in touch. Okej, okay, fajnie. Okej, okay. Dostaliśmy od niego jakiś home portal, nie mam pojęcia o co tu się rozchodzi, ale super, fajnie. Chyba dostaliśmy Wi-Fi, więc będzie git. Będzie git. Dobra, czy ja chcę im wrzucić wszystkie marchewki jakie mam? W sumie na razie nie mam lepszego wyjścia. Sprzedajmy sobie te plorty.
Póki co są za 8. W sumie... Tylko wiecie, to nie jest tak, że slimy można karmić w nieskończoność. One w pewnym momencie przestają być zainteresowane jedzonkiem. Tak jak widzicie, jeżeli są najedzone, no to nie będą jeść, więc to jest coś, co musimy mieć na uwadze. Prześpijmy się do rana. Jak najbardziej wstajemy o której? O 6. Jejku, masakra. Masakra, słuchajcie. Dobra, tu pewnie będzie trochę plortów. O, mamy w ogóle dużego kurczaka. Rostro. Okej, go również pamiętam. Z kurczakami pamiętam był dosyć spory problem. Potrzebujemy dla nich tu kop, ale absolutnie nas na to nie stać, bo kosztuje 250, a my na razie to giga bieda z hajsem. Tak w sumie i to totalnie. Tutaj nam już urosło, spoko. Zbudowałbym kolejny ogród. Znaczy, zbudowałbym też kolejną zagrodę w ogóle. Ona kosztuje też 250. Generalnie to masakra, ale mam pomysł, jak temu zapobiec. W sensie, bo mam bardzo mało... w sumie golda. Muszę zebrać trochę więcej slajmów, to po pierwsze. Rzucę im całe jedzenie. No na razie no nie ma wyjścia w sumie. Mógłbym już pomieszać te slajmy, ale ja bym na razie chciał mieć osobno wszystkie rodzaje slajmów. O, mamy kolejnego kurczaka, to jest naprawdę mega spoko sprawa. Pójdziemy sprzedać te plorty i teraz tak, po prostu pójdę sobie w świat. Na razie wyrzucam te kurczaki. Na razie je wyrzucam. Zabieram jednak trochę tego jedzenia. Nie będą się opychać w nieskończoność. I po prostu będę karmił też slajmy, jakie spotkam na mojej drodze. To wydaje mi się całkiem spoko opcją, bo trochę za mało tej eksploracji dzisiaj sobie zrobiliśmy, a ja bardzo chętnie bym jeszcze zrobił eksplorację tutaj. Popatrzcie, na przykład możemy je nakarmić, nie? Pyk. I w tym momencie mamy plorty. Proszę bardzo. Także jest to jakiś pomysł. O, one również same się czasami nażerają, bo jakby na ziemi też są przecież te marchewki i tak dalej. Zobaczcie, w tym momencie mam już 7 plortów, ale no mam też jakiś limit, nie? To nie jest tak, że... O, to są te plorty, których nie mam, cotton plorty. Oj, zobaczcie, teraz na przykład nakarmię tego i wypadną mi 2 plorty, z tego co rozumiem. Mhm. I to jest mega, generalnie najbardziej opłacałoby mi się właśnie w tym momencie połączyć slajmy i zrobić te różowe króliki. To byłoby naprawdę... Coś, co mi się najbardziej opłaca zrobić w tym momencie. Okej, okay, przy tym dronie byliśmy, natomiast nie byliśmy tam dalej. Nie byliśmy tam w głąb. Więc dlaczego nie? Przejdźmy sobie. O, to jest mapa. To jest mapa. Poznaję ten znaczek bardzo dobrze. To jest mapka. Dobra, wyrzućmy jedzenie. Proszę bardzo. To są kapsuły chyba. 8x14. Map data acquired. Ok, czyli zdobyliśmy informacje odnośnie... O, zjadł przed chwilą kurczaka. No, te różowe slajmy są wszystkożerne, więc jak najbardziej mogą są w stanie zjeść również kurczaki. O, mamy tutaj pogofruty. Dobra. Nie wiem, na razie po prostu wiecie, będę karmił te slajmy, które napotkam. O, słyszałem, że tam wypadł jakiś kryształek. Dobra. Mamy 13 plortów, nie tak źle. To ja mogę się gdzieś wspinać. Później będziemy mieli jetpack, który nam trochę rzeczy ułatwi. Okej, moi drodzy. To jest mega slime. To jest mega duży slime, z którego jak nakarmimy, to jest szansa, że wypadnie nam klucz. I generalnie w sumie... Aha, ty nie jesz tego. Nie no, przecież powinieneś to jeść. Halo. Chyba, że trzeba go karmić jego ulubionym jedzeniem. Nie no, czekajcie. Co te króliczki jadły? No nie, no powinien być w stanie to zjeść. No nic, trudno. Może na razie nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Okej. Mamy jakieś wejście do góry. No, trzeba go karmić właśnie tym A nie, dobra. Okej, bo on je... Warzywa chyba. A ja mu daję owoce? Czy mi się wydaje? Tak. Jestem w stanie go napompować warzywkami. Okej. Nie, to mi się pomyliło, że jakby, że ten symbol to znaczy warzywa i owoce. To. Bo myślałem, że to jest jabłko. To z tyłu. A to chyba totalnie nie jest jabłko. Okej. Dobra.
Jasna sprawa. Czyli go będziemy musieli z marchewkami tutaj generalnie przyjść. Spoko. Możemy to zrobić nawet teraz. Bo jakby... Jeżeli dostaniemy od niego klucz, to ten klucz nie powinien zająć mi miejsca. Ale go generalnie naprawdę trzeba napompować. W sensie to jest taki slime, że go naprawdę trzeba napompować. Jest już olbrzymi, nie? Jest już totalnym olbrzymem. Dobra, szukamy jeszcze trochę marchewek. Już trochę się boję, że już mi tu pożarły te slajmy. No jest taka szansa. Bierzemy pogofruty. O, są marchewki. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, 5 marchewek. Potrzebuję trochę więcej. Okej, okay, póki co... A co to jest? Raffinery Links. Okej. Okay. Rafineria. Jakieś rudy? Transport Resources. Okej, okay, czyli to coś jest w stanie transportować jakby moje zasoby do rafinerii, coś w tym stylu. Która pewnie jest na mojej farmie. Okej, okay, tu w sumie nie ma nic istotnego, to takie tylko gadanie. Jaskinia? Okej. Okay. Jaskinia i nowe plorty, które jak najbardziej... Znaczy nie nowe plorty, to są dalej te same. Marchewki. To wygląda jak jakiś biom inny, nie? No, jakby nie było mnie tu. O! Znaczy to jest źródełko wody. A co tam leży? Dobra, zeskoczę. Kapsuła. O! Możemy ją otworzyć? Cool. I co w niej będzie? Match Station. Fix up fast. Okej, okay, odblokowaliśmy jakiś przedmiot do zrobienia prawdopodobnie. Powiązany bardzo mocno z regeneracją. Czy duży slime... Okej, okay, duży slime jest zaznaczony na mapie, super. To nie jest do zebrania, niestety. Okej, okay. Generalnie te kapsuły trzeba zbierać. One odblokowują nam właśnie rzeczy, tak jak widzicie. Wydaje mi się, że to są rzeczy, które potem będziemy mogli zrobić. Okej. Okay. Okej, okay, tu byłem. Jestem ciekaw, gdzie są drzwi do kolejnego świata. Bo jak nakarmimy tego króliczego slajma, to on nam... Kwiatuszki. To on nam prawdopodobnie da klucz. O! Cool. Mapa. Mamy to. Super. Co to jest? Ale na razie nie widzę żadnych nowych... And upgrade is needed to harvest this. Okej, okay. Musimy mieć upgrade jakiś, żeby móc to zdobyć. O, Q-berry. Dobra, wyrzucam te plorty. Q-berry potrzebuję. Zasadzimy sobie, bo to jest owocek i to chyba to może być ulubione jedzenie któryś slajmów. Tutaj będzie... Nie, to jest gniazdo. Okej, okay, no generalnie... Tabi slajmy. Dokładnie tak. I one jedzą tylko mięso. Znam te slajmy, znam. Dobra, ale na razie musimy się wstrzymać. Wrócę sobie może do bazy w takim razie. Prostą drogą. Wydaje mi się, że mógłbym pójść na skróty, ale nie jestem pewien, czy ja tam przeskoczę. Więc wrócimy sobie do bazy, ale zanim to pójdziemy do dużego slajma. I być może uda nam się zdobyć klucz z niego już w pierwszym odcinku, to byłoby mega spoko. Ogólnie tak, jeżeli będziemy mieli dużo golda, będziemy w stanie ulepszać na przykład to, jak długo jesteśmy w stanie sprintować i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę możliwości w tej grze jest mnóstwo. Dawaj klucz. Jeszcze za mało. Ale patrzcie jak się telepie, patrzcie jak nim telepie. Już jest blisko, jest blisko. Ale jeszcze mu za mało. Dobra, nie szkodzi, mamy go na mapie. Więc na pewno się nie zgubimy. W tym momencie idę sprzedać plorty, jakie mam. Tu powinienem kierować się w tamtą stronę. Pójdziemy sobie sprzedać plorty. No i wydaje mi się, że... Zobaczymy, ile będę miał po tym golda. To też jest ważna sprawa. 17 plortów. 3, 2, 1. Po 8 każdy. No, to aż tak dużo. Ale mamy na nową tą. Mamy na nową... ciekawe, ile są warte te plorty tych cotton slime'ów. Nie widzę ich, ale minimum 16.
Minimum 16, więc to jest naprawdę mega sporo. Tylko że one. One potrzebują. No właśnie. Bye. Okej. Poza tym podejrzewam, że one mogą mi wyskoczyć stąd. Potrzebują warzyw. Dawajcie warzywka. I zaraz sprawdzimy. Mówię, gdybym połączył te slajmy, chyba to zrobię. Wiecie? Bo w tym momencie, jeżeli połączę pink slajmy z tymi slajmami, to będę mógł zbierać i te kryształki, karmiąc je czymkolwiek, bo diety też się łączą. Czyli jeżeli łączycie slajma, który je tylko mięso, ze slajmem, który je owoce, to on może jeść i to. Ile za to? 27. Nie no, to jest szybka droga do zostania milionerem, powiem wam. Będę musiał cubery zasadzić. I tak, połączymy je. Połączymy sobie te slajmy, tylko że wtedy muszę prawdopodobnie kupić wyższe ściany. Dozbieram do wyższych ścian i wtedy je sobie połączymy. Ale to, moi drodzy, zrobimy sobie już w kolejnym odcinku. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie ciepło. Mam nadzieję, że gra podoba wam się tak jak mi. Cześć!